Patrz. O! Trzymajesz równo, a nie. Trzymam. O kurde, woda. O kurde. Jezu, Robert, czemu tak. Ja pierdolę. Po ostatnim filmie dostałem od was taki opierdziel, że muszę wszystko zrobić na nowo. Zrobiłem tutaj ten przewód grzewczy i zgarnąłem za to mocny opierdziel w komentarzach, ale bardzo dobrze, proszę państwa. Powiem tak, naprawdę mam cholernie dosyć tej zasranej kanalizacji i hydrauliki, nie? To mi będzie się śniło po nocach. I wymyśliłem plan doskonały. Powiedziałem wam też o tym na Instagramie i w ankiecie wyszło na to, że uważacie, że to jest dobry pomysł, dlatego to robię. Jeżeli chcesz mi w jakikolwiek sposób doradzić w trakcie tygodnia, jak coś robię, to wbij na Instagrama i zaobserwuj, bo często o coś was pytam. Robimy tak. Wypierdzielam te zasrane wiadro. Nie będzie tutaj wiadra. Wypierdzielam całą rurę. Nawet nie będzie rury w łazience. Tak samo tego zaworu tu nie będzie. Wszystko zostaje stąd wypierdzielone. Przewód grzewczy też. I robimy tak. Tutaj idzie główna rura od wody. 70 parę centymetrów do rury, więc jest to odpowiednia głębokość. Myślę, że tutaj nic nie powinno zamarznąć. Zrobię tutaj podkop, wykopię tutaj całą tą ziemię, wrąbię się przez fundament długim wiertłem. Idealnie się złożyło, że w garderobie mam taki fragment podłogi. Patrzcie, jest ta płyta. Mogę ją bez problemu zdemontować i tutaj wyjdę z podłogi główną rurą i tu zrobię zawór, który będzie podłączony do zimnej wody. I wtedy będzie rozprowadzona woda po łazience. Pewnie możecie się zastanawiać, Hubert, ale skoro masz już wodę poprowadzoną w łazience, to dlaczego tutaj się nie podkopię i nie wypuszczę tutaj głęboko rury? Już wam tłumaczę dlaczego. Bo zjebałem, totalnie zjebałem. Przez to, że rura jest tutaj upierdzielona, musiałbym zrobić tutaj połączenie pod ziemią. Okej, mógłbym to wkopać tutaj głęboko, tam się wpierdzielić w fundament i wyjść. I nie wiem, może bym coś wymyślił, żeby zrobić zawór w łazience. Ale miałbym wtedy łączenia rur pod ziemią. Nie chcę tego robić, chciałem tego uniknąć, bo musi być jakiś wgląd do takiego łączenia. Wolę, żeby była cała rura. Tam nie będę musiał zabudowywać tej rury. Nie będzie żadnej klapki rewizyjnej, to jest garderoba, tam będzie też boiler, będzie pralka, będą przewody i tam będzie moje takie główny zawór od chaty. Myślę, że to jest plan doskonały. Naprawdę mam dosyć, nie? Tego wszystkiego, zabawy z tą hydrauliką. To jest chyba najgorsze, co mogłem robić. Nie spodziewałem się, że będzie tak dużo problemów. Tak jak wam kiedyś wspominałem, miałem problem z szambem. Było za płytkie i nie mogłem się wpiąć do szamba. Dlatego dowiedziałem się o czymś takim jak przepompownie. Dziadek mi to doradził. Już wam tłumaczę, co to jest. Taka oto beczka na ścieki. Tutaj będę musiał zakopać tą beczkę, czyli kurde, głęboki dół będę musiał wykopać. Rurę główną od budynku wpinam do beczki. W tej beczce będzie pompa zatapialna do brudnej wody i szamba. On ma tak zwany pływak i jak się napełni beczka, pompa sama się będzie załączać i będzie pchała szambo prosto do szamba. I problem rozwiązany, bo nie wiedziałem, jak to rozwiązać. Biorę się za robotę. Idę bardzo na skróty, nie chcę mi się pierdzielić w żadne wyliczenia. Mam tu płytę, mam wiertło na tyle długie, że przebije się przez ścianę. Zrobię sobie tutaj nawiert na drugą stronę. Będę wiedział, na jakiej odległości mam kopać. I problem z głowy, żeby się nie okazało, że gdzieś wyjdę rurą na przykład, nie wiem, tutaj, bo źle coś wyliczę. Robię otwór na wylot i jest z głowy. Chwila, przewody. Jezu, jak dobrze, że ja tak nisko zacząłem. Nie pomyślałem w ogóle o przewodach, ale już nieważne, jest git. No i przeszedłem na wylot. Wychodzi na to, że wiertłem, wyszedłem. O, tu je widać. Dosłownie dziurkę w ścianie. To będzie za mało, żeby tutaj zgiąć, wpuścić w podłogę i do góry, kurczę. Chyba muszę trochę głębiej w tej garderobie to zrobić. Chyba zrobię to bardziej tutaj, po drugiej stronie ściany. Dobra, to pierdyknę gdzieś tutaj. To będzie zawsze 2 metry więcej rury. A tamtą dziurę się pianką zateguje. I będzie dobrze. No i dolo, wiertło wyszło tutaj. Wykopujemy tutaj całą ziemię wokół. Chciałem powiedzieć, że pierwszy szpadel wbity, ale już napotkałem na coś. Pierwsza cegła. Kurwa, co tu robią puszki po browarach? Proszę państwa, nasi też tu byli. Co to kurwa jest w tej ziemi? Sprawdźmy, jak głęboko. 70 cm. Czyli tak jak tutaj po prostu. No nie ma co kopać głębiej, proszę państwa. Tutaj wszędzie idzie na podobnej głębokości woda. Jeżeli okaże się, że zamarznie, to tak naprawdę dupa, bo wszędzie jest na głębokości między 70 a 80 cm. Więc nie widzę sensu kopać głębiej. Zamówię sobie, to jest taka izolacja, nazywa się karmazyt. Zamówię karmazyt i zamiast ziemi nasypię tutaj karmazytu. I wtedy nie powinno nic zamarzać. Idę teraz do środka. Kończy ci się ocena samochód i potrzebujesz ubezpieczenia? To wejdź na Mubi. Jest to porównywarka ubezpieczeń OC. Wpisz
wpisujesz dane pojazdu i porównywarka pokazuje ci ubezpieczenia różnych firm. Wybierasz najlepszą ofertę dla siebie i masz OC. A korzystając z mojego linku w opisie dostaniesz 100 zł rabatu, a dodatkowo Mubi daje 100 zł za polecenie rodzinie czy znajomym. I w ten sposób możesz uzbierać aż do 2000 zł. I akurat będzie na kolejne OC. Wracamy do odcinka. Teraz wykręcam tą płytę i trzeba się przewiercić. Proszę Państwa, mam ogromny problem. Trzy wkręty mają gwint rozwalony i nie jestem w stanie ich wykręcić. Co ja mam teraz niby z tym zrobić? No przerąbane, jak ja mam teraz sobie tą płytę wyciągnąć? Jak w ogóle do tego doszło, że ja wkręciłem je i się rozwaliły gwinty i się nie chcą wykręcić? No ja p***ole. Jakie gówno. Co ja mam teraz z tym zrobić? No nie podniosę płyty. Same problemy. Jakby nie mogło być kurde po prostu i znie. Wkręciłem to, powinienem wykręcić. A nie. Wkręciłem i nie wykręcę. Wbiję młotkiem większy bit. Te wkręty były na Torxa 20, więc wbijemy Torxa 25. Może jak się wbije, to uda się to wykręcić. To kurde nic nie daje. Ja pierdziu. Proszę mnie nie denerwować. No k***a, to nie działa. Jebany k***a. Teraz będę k***a gnił tu pół dnia. Przyniosłem coś takiego. To są jakieś takie zestawy do wykręcania rozwalonych gwintów. Kiedyś sobie zamówiłem z Chin. Jak to się obsługuje? Jak to działa? Użyję tego czegoś. Z jednej strony się rozwierca, a z drugiej strony tym to się wkręca i powinno nam wykręcić. Teraz druga strona. Tu zaraz mi krew jasna zaleje i piorun trzaśnie, kurde. No kurwa, już tak rozwaliłem ten gwint, że to za cholerę nie wyjdzie, nie? Kurwa, dało radę. Ja pierdziele, jakim cudem mi się to w ogóle udało? No jestem w szoku. No geniusz, nie mam pojęcia jak, ale dało radę. Wsadziłem z powrotem bita po tym wierceniu i nagle gitara. Jak do tego doszło? Nie wiem. Mam to. Jakim cudem to się nagle udało? Ja pierdziu widzowie, mogę ściągać podłogę. Czyli było warto zamówić to coś, aczkolwiek nie wiem co to zdziałało, chyba nic. Co? Trzyma się jeszcze tutaj? Tutaj jest jeden, jedyny wkręt, który został. I jak go kręcę, to się kręci łepek. O! Połamał się. Ja pierdzielę. Czyli reszta trzyma płytę, bo wyciągnąłem tyle. Płyta jest grubsza. Trzyma się łaty. Naprawdę lepiej być nie mogło, nie? Co teraz mam tutaj zrobić? Nie no. Jeszcze ścianę rozjebałem. Jak tu się nie wścieknąć? Dlaczego kurde muszę mieć takie problemy? Kurde, dlaczego tego nie mogę wyjąć? Mamy to. Teraz trzeba się przewiercić. O, tutaj też dawałem piankę montażową. Pianka ma szerokie zastosowania u mnie. Wszędzie, gdzie można, można dać piankę, pamiętajcie. Jak się teraz przekopać? Tu mamy fundament, ta łata przeszkadza, ale wypierdzielić jej nie mogę. Ja teraz w tym miejscu muszę zrobić mocno pod kątem nawiert, żeby przejść przez fundament. Mam tu wiertarę z bardzo długim wiertłem, 60. To by trzeba było o, tak pod kątem mniej więcej i się wpierdzielić całym wiertłem z nadzieją, że akurat wyjdzie w odpowiednim miejscu. Tylko ta łata przeszkadza i to bardzo. Dobra, wypierdzielę ją. Jakoś później się to połączy. No i teraz tu mam ten nawiert na drugą stronę. I tutaj w samym rogu zrobię nawiert pod kątem. Miejmy nadzieję, że to zda egzamin i uda mi się odpowiednio przebić. Chciałem założyć słuchawki bezpieczeństwa, ale nie mogę znaleźć. Chciałem dobrze, ale niestety po prostu robimy bez. Oby to wypaliło. Powiem wam, że coś czuję, że poszerzenie tego otworu na 32 mm, nie, na 35 minimum, żeby wszedł, żeby weszła ta rura. Będzie ciężko i to w cholerę, ja już to czuję. To będzie walka na cały dzień albo i na dwa. Może się mylę, może będzie szybko. Boję się, że źle wymierzyłem kąt wiercenia i zaraz się okaże, że nie przebije się na drugą stronę.
chciałem po prostu wiertłem wyjść jak najniżej, ale zaraz się okaże, że będę gdzieś w połowie fundamentu i nie będę na drugiej stronie, a to będzie przerobane. Kurde, może tak być. Nawet bardzo możliwe. No dobra, zobaczymy. No i chuj. I się kurde nie przebiłem. Skoro się nie przebiłem, zły kąt dobrałem. Zastanawiam się to w ogóle, jaką grubość ma fundament. W sumie łatwo wyliczyć. 25 cm. Tyle to ma pustak. Plus jeszcze fundament. Ja pierniczę. Zły kąt. Teraz by się przydało albo dłuższe wiertło, albo robić otwór obok i pod większym kątem. Zadzwoniłem do sąsiada. Jak się okazało, sąsiad ma metrowe wiertło, ale że go dzisiaj nie ma w chacie, dostanę je dopiero jutro. Dlatego z tym czekam, a teraz zajmę się czym innym. Widzicie tą beczkę? Muszę to wkopać pod ziemię. Ma wystawiać tylko i wyłącznie ten dekiel tutaj. To będzie nasza rewizja. Oj, będzie roboty. Jako, że czeka mnie ciężka robota, nie mogło zabraknąć babki. Babka, przywitaj się. Siema. Jak możecie zauważyć, beczka ma tutaj takie coś. To jest wzmocniony plastik i tutaj powinienem dać rurę. Nie tutaj, nigdzie, ani nigdzie po boku, tylko tutaj jest miejsce na rurę z dwóch stron. Z tej i z tej. Według moich wyliczeń z miary wychodzi na to, że rura powinna być jakieś 25 cm pod ziemią, żeby mógł wystawać właz. I według tego, co sprawdziłem, gdzieś tutaj powinienem zakopać tą beczkę od przepompowni. Odkopiemy tą jedną rurę od kanalizacji, rozszczepimy ją i tutaj będziemy kopać. No, kopiemy. My dopiero wykopaliśmy 30 cm, a to ma być 1,70 m. Co robi babka? Chciałabyś pomóc przy kopaniu? Bardzo, czemu ty mi to mówisz, jak się wykopałem 10 minut temu? No nie. Ale mogę przyjść, no. Dobra, to dostaniesz lżejszą robotę. Proszę państwa, trzeci pomocnik do kolekcji zaraz będzie. Nie mogłeś się znaleźć jakiejś męskiej k***a? Mimi, jeszcze Juszko chce się przytulić! Patrzcie, jest, nawet wszyscy są. Pełna ekipa. Babka 1, zaraz przyjdzie babka 2, Libuszka, ja. Wszyscy pełną ekipą. Kurde, ale dół już niezły, babka. Już widzę wodę, o k***a. Zaczyna się napełniać. Jezu, co tyle agresji tu wkładasz? Spokojnie. Powiem ci, że to zasysa jak ruchome piaski. Skąd się wzięła tu ziemia? Jak w Minecraftcie, Hubert. Ale Andrzej, kopiesz jak na przykład piasek albo jakaś inna gleba. Mamy problem, ponieważ wykopane jest, nie wiem, kurde, z 1,30 m, a tu już jest w cholerę wody i ja cały czas kopię i to, zamiast się pogłębiać, to mi tylko podmywa dookoła, więc spróbujemy przymierzyć już teraz beczkę, zobaczymy na jakiej ona będzie głębokości. Czu mi wpadła. Brada! Czemu się zassał kalosz? Dawaj! Idź z tamtej. Dobra, dawajcie wiodro jakieś. Dawaj, Hubert. Pamiętaj, jesteś szybszy od wody. Ej, to działa. Proszę państwa, ale akcja dosłownie podsypuje nam tą beczkę i wypycha. Trzeba ją zalać wodą, żeby ona osiadła na dno, żeby woda nie wypychała do góry. No, odpalaj, odpalaj. No i to zaraz napełni. Trzeba wypoziomować ten baniak. Dobra, jest w oczku. Jest! Mamy to. Trzeba to podsypać. Najlepiej by to było zrobić piaskiem, żeby nie uszkodzić baniaka. Piasku nie mam, dlatego wykorzystamy tą ziemię. Nie widziałem, żeby tam były kamyki, ewentualnie jakieś korzenie. Więc zadziałamy tym i powinno być dobrze. Wiesz co, możemy sprawdzić tą pompę w ogóle, jak to wygląda, jak to działa. Otwieramy przepompownię. Pachnie nowością, jeszcze nie kupą. Proszę państwa, czy to jest normalne, że tu jest rdza w środku? I teraz pytanie, czy to na przykład przez 10-15 lat, czy mi nie przeżre tego na wylot, czy to jest odpowiednio pomalowane? Bo nie wiem teraz, nie znam się, więc nie wiem, co mam teraz z tym zrobić. Tu, proszę państwa, jest taki młynek, o, mogę tym kręcić, i to mieli kupę. I tędy jest pompowane do rury dalej. Zobaczymy, co z tego będzie. Mamy trzy końcówki. Można 40, 32 albo 25. Mam tą rurę, 32 od wody. I to ma się trzymać tylko tak. O! No niby trzyma mocno. Są takie specjalne opaski na takie rury metalowe. Jakby jeszcze dać opaskę skręcaną, może i to będzie git. Ta pompa będzie na dnie tamtej beczki, którą dzisiaj wkopaliśmy. Tu będzie kolanko i będzie szła rura
do szamba. I w ten sposób będziemy się pozbywać szamba z chaty. Mamy przewód, widzę, że bardzo długi i gruby, więc zarąbiście, będzie można, nawet może i do chaty uda się. Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem. Tu jest guzik, czyli jak wywali, to jest wyłączony. Bezpiecznik taki. Tak, teraz jest wsadzony, bo jest taki, taka pompka jest on, off. Jak jest on, to jest schowany, czyli tak jak teraz, nie można go wcisnąć. A jak nam wywali ten bezpiecznik, to będzie wypukłe. Wtedy po prostu jest jakaś awaria pompy, coś nie działa. Tu widzę, że jest ten pływak, tylko to mnie zastanawia, jak on działa, bo to niby załącza nam pompę. Wiesz co, ja bym to nawet teraz sprawdził. Czyli to tak działa, jak myśleliśmy. Zajebiste. Nie działa, nie działa. Na przykład już jest pociągnięte. Zaczyna się szambo napełniać, bo spłukałem kupę. I się załącza. Ale cicha bardzo. Jeszcze jest cicha. Według informacji w internecie, ta pompa, jeżeli dobrze to rozumiem, 18 metrów do góry powinna nam popchać szambo. Proszę Państwa, sprawdzimy sobie, ile jeszcze ta pompa bierze wat. Niby 1500 wat jest moc. 440, ale będzie fajne porównanie. Potem damy z wodą, a potem jak już będzie gówno, to też na górze. Nasram do rury, więc zadanie na jutro, wrzucić to do szamba i ogarnąć całą kanalizację. I jutro jeszcze pożyczyć wiertło od sąsiada, więc widzimy się jutro. Króciutka przerwa na otwarcie paczki od widza. Paczka dotarła do mnie aż z Holandii. Zaczniemy sobie od liściku. Cześć Hubert, z tej strony twój widz Krzysztof. Mieszkam w Holandii, w Hadze. Jestem na ostatnim roku studiów informatycznych na Uniwersytecie Technicznym w Delphi i pracuję w małym startupie Oasis Now. Uwielbiam twoją serię remontu twojego domu. Oglądam ją od samego początku i jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo mnie interesuje, bo dzięki niej uczę się wielu przydatnych rzeczy na przyszłość. Kiedy sam będę robił remont? A widzicie widzowie? Nie ma za co. Jaki ze mnie majster. Nie wszystko zrobię dobrze, ale jak zrobię coś już dobrze, to przynajmniej o tym wiecie i wiecie jak zrobić. Czasami nawet pokazuję fragmenty twoich filmów mojej dziewczynie z Bośni i Holandii. Masz dwie dziewczyny? Czy ona jest z Bośni i z Holandii? Albo po prostu dziewczyna czasem jest w Bośni, a czasem w Holandii. I zależy. Zależy jak leży. Chciałbym przesłać ci paczkę z kilkoma rzeczami, które mogą ci się przydać podczas remontu, życia, po remoncie lub na odpoczynek w trakcie pracy. W paczce znajdziesz, tego już nie będę czytał, pozdrowienia i powodzenia w remoncie. Krzysztof i Emina. PS, pozdrów babkę i bibuszkę. Krzysztof, Emina, również was pozdrawiam. Sprawdźmy, co mamy w środku. Pierwsza rzecz. No nie, czekolada. Jest mięciutka. Nie, a wygląda smakowicie, jakaś holenderska czekolada. A to jest kurde już takie, to jest już woda. No nie, da się do zamrażarki. Podkładki filcowe, holenderskie. Sznurków nigdy za wiele. Oto są te sticky, te świecące sticky. Łamie się i się świecą opaski. Ciasteczka holenderskie, oby nie były z czekoladą. W sensie, inaczej fajnie jakby były z czekoladą, ale pewnie by się roztopiły. Patrz, dobrze myślałem. Co to jest? Gold, chrome. Czekaj, to jest spray do malowania? Czy to jest jakiś zapach? Tak, spray, no. Aha, to są zapachy do szafy. U mnie je pleśnią w szafie. Sprawdzimy. Dobra, przydadzą się. A co to jest? Do pokoju, do kuchni, do krzesła, do umywalki. Ty, mięciutkie. Właściwie wydaje mi się, że to jest gąbka. Nie, ale to jest mokre. Jakie powinny być? Ciekawie zrobiona jest ta gąbka. Taka inna, nie jak gąbka, gąbka. Skarpety holenderskie. Netherland. Jaki mini klej, super power, kurde. Super power. 1 gram kleju, ty. Nie wiedziałem, że można kupić gram kleju. O, co to jest? Nie można w ciąży. 5%. Tak, to jest browar. Ale ciekawie wygląda. Wygląda w sumie jak trochę orążada. 2 kleje. No wiadomo, bo co trzeba zrobić z 1 gramem? Matrix. Reaktywacja. Coś takiego. Jakieś paski LED używane. Kurde, czy do czegoś mi się przyda pasek LED? Będzie trzeba do czegoś podłączyć, pod USB. Krzysztof, Emina, bardzo wam dziękuję za tą paczuszkę. Pozdrawiam was serdecznie. Wracamy do odcinka. Pożyczyłem wiertło od sąsiada. To jest 60 cm, a to jest 90. Tylko nie wiem, jak ja później poszerzę ten otwór. Teraz to ja się przewiercę do Chin. Coś mi kurde nie pasi. Jakoś się dziwnie wiertło tam ślizga. Odnoszę wrażenie, że to się nie zagłębia, tylko jakoś tam klinuje. Boję się, że wiertarę zaraz spalę, bo naprawdę już to ciężko idzie. Mam rurę Pexa, powinna wejść tutaj. Tak, wchodzi. I podłączę odkurzacz pod tą rurkę z drugiej strony i powinno wciągnąć cały kurz. Jeszcze raz próbuję wiercić. Piernicze. Nie, no proszę Państwa. Ja nie mam pojęcia, co ja mam zrobić. Szczerze, myślałem, że te wiertło mnie uratuje. A tu ja dalej nie mam pojęcia, jak to ogarnąć. Wyczytałem w internecie, że jeżeli klinuje nam się wiertło, żeby wiertło popsikać WD-40 albo wlać do otworu wodę. Ja najpierw spróbuję z WD-40. Sprawdźmy to. Nie działa.
idę po wodę i wleję wodę tutaj do otworu. No dlaczego mi to ściągnęło? Ogólnie woda pomogła. Wydaje mi się, że nawet może dzięki temu wiertło się tak nie grzeje i nie muszę wyciągać, ale powiem wam, że ja zaraz całe wiertło tam wsadzę, a ja dalej się nie przebiłem. Co ja zły kąt wyliczyłem? No niech to zaraz wyjdzie gdzieś tam na zewnątrz, nie? Aż paruje takie gorące. Ja pierdolę. Proszę państwa, wyszło całe wiertło, a ja się nie przebiłem. Matko jedyna. Jeżeli ja wiercę pod tym kątem, to ja tym wiertłem powinienem się przebić na okolice 50 cm. Więc jakim kurde cudem nie jestem na drugiej stronie? Ja się chyba przebiłem na samym końcu. Aż nie dowierzam. Wleję wodę. Aj nie, zapełniło do pełna. Naprawdę mam dosyć, mam dosyć. Jak się przekopię w końcu, to jeszcze trzeba poszerzyć tak, żeby wyszła rura 32. Jak ja to zrobię? Nie wiem. Robię nowy otwór. Dobra, te wiertło jest za krótkie. A k***a, jak parzy. Nie! Przyszedłem na wylot. Widzicie? Idziemy sprawdzić. Oby jakoś wystarczająco nisko, nie? Kurwa, za wysoko. Widzowie, co ja mam zrobić? Jak to ogarnąć? Ile to jest pod ziemią? Z 40 cm, trochę płytko. Ale lepiej niż było. Jakbym tu walnął, nasypał kopiec i ten kermazyt, czy jakoś tak. Nieciekawa sytuacja. Teraz biorę rurę i trzeba jakoś poszerzyć ten otwór tak, żeby weszła P32. To będzie ciężkie wyzwanie. Mam taką rurkę. Ona, jak widzicie, ma ząbki. I ja będę stukał młotkiem w tą rurę i ona będzie skruszała fundament. Jest szansa, że się przebije na wylot. Próbujemy. Oj, coś czuję, że to będzie zabawa na cały dzień. Wiecie, czego się najbardziej obawiam? Że trafię na zbrojenie. To będzie przerąbane. Co? Dopiero tyle? Ile? 6 cm. Nie, muszę wymyślić coś innego. W pół godziny nawet nie zrobiłem 10 cm. Wpadłem na ciekawy pomysł. Założyłem sobie otwornicę. Spróbuję sobie poszerzyć teraz ten otwór. Ła, kurwa, kopię prądem coś tutaj. Bo tutaj jest uszkodzony przewód, nie? Ale dlaczego to kopię prądem? Patrzcie, co wymyśliłem. Mamy głowicę i mamy długiego pręta. Kurde, jak to zadziała, to będzie zajebiście. Dwie nakrętki na dole, dwie nakrętki w środku i to nam się trzyma na pręcie. Pręt wsadzimy w wiertarkę. Jak to nie zadziała, to ja naprawdę mam dosyć i ja nie mam pojęcia, jak to inaczej rozwiązać. Proszę państwa, jak to zadziała, to mówcie mi majster geniusz. Oh! Oh! Ała! O kurwa, mocna wkrętarka. A, proszę państwa, chyba jakaś kontuzja będzie. Ja pierdolę, jak mi łapę wykręciło. A się zastanawiałem, czy już wystarczy, nie? Ale sobie stwierdziłem, jeszcze spróbuję dopierdolić. Będzie dobrze, do wesela się zagoi. Ale jak za moje poświęcenie to nie zdę egzaminu, to się zawiodę. Próbujemy. Patrzcie, jaka długa. Nie trzyma. Co tu zrobić? Mam pomysł. Biorę szlifierę, zrobimy sobie tutaj taki czterokąt, pięciokąt, sześciokąt. Teraz jest to okrągłe i przez to, że to jest okrągłe, to w wiertarce się to obraca, bo nie ma za co złapać. I to teraz powinno ładnie złapać wkrętarka i nie powinno nic obracać. Idziemy sprawdzać. Kolejna próba. No kurwa, puszcza dalej. No kurwa, odkręca się cały czas. Wiecie, że ja już tutaj drugi dzień siedzę? Ja pierniczę. Jeszcze bardziej naostrzyłem. Zobaczmy kurde teraz. Śmierdzi z niej spalenizną. Wjeżdżam z nowym sprzętem. Powinno być lepsze. Też nie da rady. Szczerze już jestem załamany. Łapę mi wykręciło, jakaś gula mi wyskoczyła, a i tak nie dało rady. Jest jeszcze jedna rzecz, którą spróbuję dzisiaj. Jeżeli to nie wypali, to się poddaję i idę szukać jakichś rozwiązań w internecie. Zrobię otwór obok, przynajmniej postaram się, i wtedy może uda mi się tą rurą skruszyć.
Zrobiłem drugi otwór, idę zobaczyć na dworze, w którym miejscu to wyszło. Kurde, dosyć daleki rozstrzał. Znaczy no niby daleki, niby niedaleki. W sumie szybko w miarę poszło z wodą. Może spróbuję zrobić jeszcze trzeci. Idziemy sprawdzić, gdzie wyszedłem, ale weszło bardzo łatwo. Gdzie jest trzeci otwór? Tak jakby tutaj? Pogrubiłem? Próbuję teraz stukać tą rurą metalową. Zobaczymy, czy to się będzie kruszyło, czy nie. Sytuacja ma się tak. Ogólnie rura nie chce wyjść. Spróbuję ją łomem. Ja pierniczę. Rura utknęła. Znalazłem taki kawał pręta. W zasadzie to jest po sztandze. Moja stara sztanga jeszcze z podstawówki, którą odziedziczyłem. I ta sztanga idealnie wchodzi w tą rurę. Zrobię coś naprawdę głupiego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to będzie głupie, ale może zadziała. Wbiję tą sztangę w tą rurę. Może dzięki temu ta rura się naprostuje, bo ją wygięłem. Może wtedy uda mi się to wszystko wyciągnąć. Teraz spróbuję łomem. Nie wyjdzie. I ta sztanga teraz też nie wyjdzie. Jezu, dlaczego? Próbujemy wbić tą sztangę. O dziwo, weszła cała. Idę zobaczyć z drugiej strony, czy przeszło na wylot. Przeszła. Idę spróbować teraz wystukać od tamtej strony. Wyszła chyba tylko ta sztanga, a tego nie ruszyło. Ale zrąbałem, nie? Kolejny dzień walki z głupim otworem. Jest babka. I spróbujemy od tej strony wybić. Tutaj widać tego pręta. Wziąłem dłuto. Duży młot, babka trzyma dłuto, a ja wybijam. A walnij mi w rękę, cię zabiję. Babka, idzie dobrze, widzisz? Wybacz, przepraszam. Boję się teraz. Trzymaj równo, a nie. Trzymam. Nie mamy pomysłów już, jak to zrobić inaczej. Dlatego wezmę otwornicę. Może uda mi się troszeczkę z tej strony wyskubać tego fundamentu. Słyszysz? Mhm. Metalowa rura. Jezu, jak gorąco. Czy za czarną koszulkę brałeś? Patrzcie, jakie poświęcenie, proszę Państwa. Ja się naprawdę dla Was poświęcam. Czarna koszulka, 30 stopni, a ja chcę, żebyście mnie po prostu subskrybowali. Wbijajcie na Instagrama, zostawcie łapkę. Proszę. Zlitujcie się. Zlitujcie się. Babka, jesteś gotowa? Czaskam. Coś się tam dzieje? Nie. A chociaż się coś kruszy? Nie. Ona cała już wystaje. Ale widać cały gwint rury. Jeżeli to nie ruszy w jakikolwiek sposób w dół, to coś jest nie tak. Calutka rura już wystaje. Więc to teraz, jak wejdę do środka, to to musi kurde przejść. Trzaskam! Idzie! No i zajebiście. Teraz wbiję ten gryf. Weszło! Przebiliśmy się, ale coś czuję, że kolejnym problemem będzie wyciągnąć tą rurę. Nie da się wybić tej rury, próbowaliśmy na różne sposoby. Jak nie da się wybić, to spróbujemy wbić za pomocą czegoś takiego. Ten metal oprze się o tą rurę i wtedy powinienem wstukać wszystko naraz. Proszę Państwa, po długich godzinach walk udało się wyciągnąć rurę. Patrzcie, widać dwór. Rura wygląda tak, cała wygięta. A patrzcie sztangę, gruby kawał pręta, to jest całe wygięte. Mamy rurę od wody i patrzcie to. Wchodzi ta ludka. Czy to nie jest piękne? Ogólnie to ponad 2 dni walki z tym zasranym otworem. Trzeba wykopać to tutaj. Rura idzie tutaj mocno pod kątem, więc trzeba ten fragment wypierdzielić. Przynajmniej tutaj narożnik, o. Tyłu będzie trzeba kawałek wykopać, żeby można było zrobić łuk. Jezu. Jesteśmy w takiej sytuacji. Boję się, że rura się połamie, ale trzeba ryzykować, bo kto nie ryzykuje, ten nie łamie rury. Próbujemy. Babka. Niemożliwe, że poszło tak łatwo, dawaj. Łatwo? Godzinę tu kopiemy. Jest dobrze, dawaj. Już k***a jestem. Mamy to, babka. Trzeba kupić karmazyt, czy jakoś tak to się nazywa, założyć otulinę i wtedy tym keramzytem. Hula hop dla babki. Kupiłem niebieską rurę 50 i to trzeba wepchać w rurę od kanalizacji, żeby wyszło tam. Dobra, rozprostowane.
Chyba najtrudniejszy już za nami, czy nie? Ha! Nie mów, hop. Brawo. Mamy to. Ciężkie. Dawaj, łapka. Bo ja się barki robiłam. Trzymaj. Rura wepchana cała. Co trzeba zrobić? Mamy takie coś. To będzie wkręcone tutaj. Tu musi iść ta rura, 50. Rurę ucinamy na jakiejś wysokości. Dajemy trójnik. I tutaj idzie kolejna 50, właśnie tą, którą wsadziliśmy w kanalizację. I tędy będzie wychodziło nasze szambo. To do siebie nie pasuje. To jest niby 50 i to jest rura niby 50. I to za cholerę do siebie nie pasuje. Mamy opalarkę. Przytopimy tą rurę z jednej strony i spróbujemy wsadzić tą końcówkę. Jak parzy! Mamy to! Kurde, myślę, że to nie ma opcji teraz, żeby to puściło. Pompa zrobiona, ściśnięte tutaj opaskami. Babka zrobiła fajny patencik. Dwie opaski, dwie krótkie były, więc złączyła dwie. I mamy jeszcze specjalny łańcuch założony, też spięty opaską metalową, żeby zatapiać pompę, nie? Bezproblemowo do beczki. Zobaczyłaś tą wazelinę. I to jest znowu tam. Nie, no, odcinek powinien się nazywać Hubert robi 100 tysięcy kroków, nie? O, trzeba trochę tej wody wypompować. Sprawdźmy, czy działa. Zatopmy ją. Mówiłam! Szybko podnoś! Pływak sam się jak podniósł. No, babka. Nie, daj gwarancję, że ja to utrzymam, nie? Rozumiem. Babka, ty lepiej dawaj gwarancję. Wypompowaliśmy trochę wody. Trzeba zrobić kanalizę, z powrotem złączyć, wpasować gdzieś tutaj, tak żeby był cały czas spadek, wyciąć otwór, wsadzić rurę i tak samo z drugiej strony. Jako że tam rozłączyliśmy kanalizację, to teraz tą rurę mogę wsunąć bez problemu dalej. Rura kiblowa nie może być tak daleko od ściany, bo kibel mi nie będzie dotykał do ściany, będzie brzydko, nie? Będzie musiał być odsunięty. I teraz trzeba wyciąć okrąg. Już odrysowałem, żeby zachować spadek między tą rurą a tą. Przyłożyłem sobie tutaj poziomicę i tutaj. I zrobiłem tak, żeby poziomica była leciutko przekrzywiona, żeby nie było w oczku. I odrysowałem uszczelkę. Teraz bierzemy i wycinamy to multitoolem. W sumie dosyć gruby ten plastik. To jest grubość tej beczki. Piłą szablastą. No, perfekt. Kurwa, to co to? Jest! O, coś mnie lewe jajko zabolało. Kucnęłem chyba przygniotem. Jak mógłbyś przygniotąć jajko? Normalnie kucając za blisko nogi. Czy takie jaja wielkie masz? No a jak? Jaja jak dzwony. Jak idę, to staruszki się pytają, co? Ty już 12? Markerem zaznaczę, ile upierdzielić. Chwila prawdy. Piękny spadek. Teraz z drugiej strony, babka. Skoro mamy tą rurę, no jeszcze bym przynajmniej dotąd dołożył tą rurę, o. Tak, na razie czego, bo mamy. No dobra, zrobiłbym dziś na tej wysokości. Tu nie lepiej być otwornicą? Będzie lepiej, babka. Dobry pomysł, idziemy po otwornicę. Jak się okazało, otwornica do diamentów ma równo 50 mm. Do diamentów? Sorry, do płytek. Więc nią przewiercę się na wylot i powinna rura wejść, zobaczymy. Czuć spaleniznę. Sprawdźmy to. Patrz, wejdzie. Ty! Wchodzi prawie, dawaj! Ja już nie mam siły, nie? A, ty kurde! Wiesz co? Pchana jest tamtej. Do, jest, jest! Dobra! Na pewno? Tak! Kolanko jest szerokie! Wejdzie! Poka mnie to, kobieto. Pływa? Pływa. Ja, Ryszard. Dobrze, że to nie tonie, nie? Okej, myślę, że tak by nawet mogło być. Tylko jak tu wsadzić niby pompę? Nie, no nie wejdzie chyba. Wejdzie pięknie, zobacz, idolo. Dawaj ją na razie na dno. Teraz musimy podpiąć tą rurę tam do trójnika. Nasza pompa nie może stać na dnie, bo nie będzie miała jak zaciągać ścieków. Ona musi być przynajmniej 10 cm od dna, żeby właśnie te całe gówno, papiery mogło wciągnąć i przemielić i wypchać dalej. Odetniemy teraz 12 cm, skręcamy i pompa już będzie tak naprawdę do podłączenia. Dobra, teraz tamto kolanko wykręcam. O kurwa. Coś zrobił? Uszczelka się... No nie pi***, że ona się topi. No kurwa, uszczelka mi wypadła. Jezu, Hubert, czemu tak ja pi***le. Kurwa, chciałem dać do pompy, ale była śliska, bo ona smarowana. I po prostu siup. Ten dzisiejszy dzień jest zajebisty. Same problemy. Teraz weź wyciągnij uszczelkę z dna. Widzę ją. Mam, kurwa. Łap tam za trytytkę. Łap za to.
Ja p***a, mamy to. Proszę Państwa, patrzcie jaki hak skonstruowałem. Trytytka na patyk. Trzymam uszczelkę. Trzymaj mocno. Kobieto, podnoś, lekko, podnoś. Wsadzam uszczelkę, aplikuję. No i co? I tak by była wtedy pompa. Dobra babka, czy jesteś kurde gotowa? Idź z tej rury, nagrywaj tą rurę. Jestem ciekaw, czy lunie stamtąd. Jest! Pięknie. Nie, no zajebiście. Prawie opróżniło calutkie. Pięknie. Jest prawie, że na dnie. Cała pompa widoczna. Działa, działa. Widzimy się jutro. Kolejny dzień. Trzeba dzisiaj ogarnąć rurę od wody, bo rurę od kanalizy. Można powiedzieć, że mamy zrobioną. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jest podłączone. Tam sobie dynda pompa. Łańcuch będzie do wyciągania w razie czego. Tutaj nawet nie wiem, czy bym dawał w ogóle jakikolwiek silikon czy coś. Jest to na totalny wcisk, więc ona chyba tak zostanie. Trzeba z powrotem tą rurę na taką samą głębokość, jak była, wkopać tutaj, przez to, że tutaj wszystko obkopywaliśmy. Trochę mi się podniosła ta rura, bo woda tutaj była. Podmyło wszystko, więc trzeba się znowu wkopać głębiej. Dać tu rurę, założyć otulinę. I będzie można podpiąć wodę w środku. Ty, jak to? Ty, kulka. O kurde. Kula mocy. Patrzcie, co znalazłem. Szklana kula. To jest pewnie pradawna kula. Wiedźm, wywróżę wam coś. Widzę, ej, poważnie widzę, że nie zostawiłeś łapki w górę. Zostaw łapkę w górę, bo to przewidziałem, że jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo niedobrze. Możesz napisać w komentarzu kulisty majster, a przypnę ci serduszko. Okej, działamy dalej, ale kulę se zostawię. Kurde, ja lubię takie rzeczy. Teraz zakładamy otulinę. Użyję kilku trytytek, jako że właśnie otulina jest zerwana. Patrzcie, rura pięknie zaizolowana. Jest to na pewno zdecydowanie głębiej niż jak robiłem tam. Tam była tragedia z tą wodą. Na to wysypiemy sobie keramzyt. Tylko muszę pojechać i kupić, więc to się zrobi później. Teraz będzie kilka przeróbek, jeżeli chodzi o instalację wodną. No bo główne zasilanie wody będzie wychodziło z garderoby. Tą rurę będzie trzeba skrócić do jakiegoś tam poziomu, przyczepić do ściany i tu będzie trzeba zrobić całe łączenie. I będzie podpięte pod zimną wodę. Tutaj musimy to zdemontować. Będę musiał usunąć ten trójnik. Będzie to trzeba połączyć jakąś mówką. Ciekawe, jak się demontuje te opaski. Ogólnie to za cholerę nie mam pojęcia, jak to zdemontować, więc zrobimy to szlifierką i zobaczymy, czy to się da wyciągnąć. Lekko nacięłem. Sprawdźmy, czy będzie dało radę teraz to odgiąć. O, idzie, da radę odgiąć. Tylko widzę, że rurkę przypaliłem, a to jest najgorsze. Kurde, będzie problem, coś czuję z tym peksem. Nie wiem, ja pierdzielę. Już się boję, jak będę musiał ty to przerobić. Bo nie mogę skrócić rury, bo mi nie sięgnie z jednej i z drugiej strony. Uff, sobie narobiłem bigosu. Nic nawet nie drgnie. Dobra, wycinam. Nie widzę innej opcji. Szukałem porad w internecie, nic nie znalazłem, nie wiem jak to zdemontować. Prosiłbym was, żebyście dali znać w komentarzu, czy wiecie jak zdemontować taki trójnik. Bez uszkodzenia właśnie rury czy trójnika, samą tą metalową opaskę, czy da się jakoś zdjąć. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz komentarz. Trzeba podłączyć wodę, żeby była, ale w pierwszej kolejności muszę naprawić podłogę. Trzeba to teraz z powrotem zrobić, żeby było tak jak było wcześniej. Złączymy to sobie czymś takim od boku. Klejenie do brudnej folii nic mi nie da, to się odklei. Damy drugą warstwę folii. Tutaj teraz jest bardzo duża dziura i będzie tędy ciągnęło zimno. Nawet już czuję jak wieje. Dlatego, proszę Państwa, użyjemy pianki montażowej. Pianka zaaplikowana. Jest mniej więcej tak jak było. Tu można stawać i się nic nie wygnie. Jeszcze tutaj psiknę dla pewności pianę montażową. No i tutaj pod te łączenie. A co? Kurczę, trochę mi się to nie podoba, że ta rura tak odstaje od ściany. Nie mogę jej za bardzo mocniej wygiąć, bo boję się, że ona pęknie. A jakby się tak wydarzyło, to przecież prze***nę. Bym musiał tutaj wszystko kuć, albo nie daj Boże, całą rurę bym musiał wymieniać. Trzeba z powrotem przykręcić tą płytę, ale trzeba też wyciąć otwór pod rurę. Ja chcę mi się pierdzielić w liczenie wymiarów i w ogóle. Ja sobie zrobię tak. Płyta równiutko ułożona. I teraz robimy tak. Ciach, ciach. Szerokość rury, może troszeczkę więcej. Płyta będzie dosunięta 6,5 cm.
Zrobimy 7,5. I teraz muszę wyciąć tylko taki ząbek. Ciach, ciach, ciach. Jestem bardzo ciekaw, czy moja piła szablasta sobie poradzi. Bardzo gruba płyta, mocno zbita. Sprawdźmy. Brzeszczot już jest trochę tępy. Radzi sobie i to na easy. Stuknę młotkiem. No i pięknie. I przykładamy. I podłoga się trzyma tak, jak się trzymała wcześniej. Czyli bardzo dobrze. Przykręciłem tutaj kołek, bo rurka pręży mocno. Popsikałem tutaj pianę. Kołek tutaj sobie zostanie na przykład do jutra. I jutro jak odkręcę kołek, może dzięki pianie rura nie będzie się bardziej odchylać. Zobaczymy. O, patrzcie, głęboko wszedł pistolet. I tam teraz natrzaskamy tego. I piana sobie rozpręży i uszczelni pięknie. Tą dziurę po starej rurze też trzeba zapsikać. Dlatego głęboko pianka i na fulla. Jesteśmy z powrotem przy baniaku. Łańcuch jest luźny. I ta pompa dynda tylko i wyłącznie na tym kolanku. I nie chciałbym, żeby tak było. O, możecie zobaczyć, jak pociągnę łańcuch. O! Powinno być to tak. Jak puszczę, to się luzuje i naciąga tą rurę. Może teraz przez rok, przez dwa by wytrzymało, ale jestem ciekaw, czy by się rury nie powyginały. Wkręcę sobie tutaj taki dzyndzelek, haczyk, pierdykniemy tutaj i będę naciągał łańcuch, tak żeby pompa sobie ładnie wisiała na łańcuchu, zakładał o haczyk, haczyk będzie w dół. Myślę, że rozwiązanie dobre. Tu by mógł być. Tak, byłoby perfekt. Grabki są po to, żeby ten łańcuch tam nie spadł. Oczywiście takiego haczyka sobie nie wkręcę tak o w ten plastik, a nie da się tego założyć na wiertarkę. Dlatego założyłem malutkie wiertełko, przewiercę się na wylot, wtedy będzie można bez problemu wkręcić ten haczyk. No, działa. Trzyma się, działa. Zdał egzamin, tutaj go widać, przeszedł na wylot, wiadomo, ale przynajmniej teraz pompa leży pionowo, a nie naciąga tej rury. Zarąbiście, o to właśnie chodziło. Przewód będzie jakoś tak, klapka będzie tak, nie powinna tam wlatywać woda. Na razie tego nie skręcam, zostawiam tak, a przewód na razie niech sobie leży tutaj, bo trzeba zrobić na niego kontakt na dworze, gdzieś na ścianie, żeby to było podłączone. Nie wiem, jak bardzo tutaj pianka zaschła. Jest mięciutka. Czy to dobrze? Nie wiem, ale wiem, że muszę wyprostować rurę. Tak jak teraz, jest zajebiście. 7 cm od ściany. Myślę, że nie ma tragedii. Muszę sobie ustalić wysokość, żeby rura już skręcała mi tam. Tutaj rury od wody wchodzą na wysokość 38, a kontakty są na ile? 30. Tutaj też idzie przewód w ścianie. A nie, ja tutaj nie puszczałem w tej ścianie przewodu. To tu bym pierdyknął 50. O kurde, woda. O kurwa, o kurwa, woda jest tutaj na fula. Nie mam ścierek, to papier toiletowy. Jako tako wyczyszczone. Założę już kolanko, żeby nie ciekło dalej. Czym ją sączyć? Powiem ci, że ta ścierka słabo chłonie. Zakładamy, ciach, 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 skręcamy. O. Teraz muszę sobie skrócić tą rurkę trochę, tyle ile będzie trzeba. I trzeba wstawić to, co było na dworze. Ta cała końcówka z zaworem. I to będzie trzeba przyczepić do ściany. No i niestety, bądź stety, będzie musiał być zawór tutaj. Podłączone zostanie to do łazienki i będzie luksus. Ja pierniczę, proszę Państwa. Mam nadzieję, że teraz będzie to zrobione poprawnie i będzie wszystko gitara. Bo naprawdę opierdzielaliście mnie z każdym odcinkiem zrobienia hydrauliki i kanalizacji. Strasznie mi się obrywało. Ale słusznie, bo robiłem popelę jedno, no kurczę. Po prostu, może powiem tak. Robiąc to, łudziłem się cały czas, że będzie git. Ale szybko mnie sprowadzaliście na ziemię. Teraz to jak to zrobiłem, niczym mi to nie będzie przeszkadzać, że tutaj będzie jakieś łączenia. Ciuszki zakryją, dam na to też otulinę i będzie zajebiście. Musi być już dobrze. Kolejny dzień. Dzień ostateczny, dzień sądu. Proszę Państwa, kupiłem tak zwany keramzyt izolacyjny. Stosuje się do różnych rzeczy. Do ocieplania roślinek można zastosować na rury. To daje nam termoizolację. Czyli działa dodatkowo jak taka warstwa ocieplenia, można powiedzieć. Nie wiem, jakbym zastosował, no może nie to samo co styropian, bo styropian jest o wiele lepszy. To wygląda jak takie królicze bobki. Albo bym bardziej powiedział kozie bobki, bo kozie bobki też widziałem. Bardzo podobne. Czy łatwo to rozgnie? Nie, jest to twarde. Dobra. Muszę obsypać to porządnie dookoła rury. Kilka worów kupiłem, zobaczymy ile będzie potrzebne i tutaj musimy to pięknie zaizolować. Nie ma co się oszukiwać. Nie jest tu wystarczająco głęboko. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego próbuję jakoś uratować sytuację. Nie chciałbym się głębiej kopać. Dlatego będziemy walczyć. Pod ten keramzy
wizyt, żeby jakby oddzielić warstwy, warto dać coś takiego jak geowłókninę filtracyjną. Jest to po to, żeby oddzielić właśnie grunt od tego kermazytu, żeby on się tam nie zmieszał. Wtedy będzie lepiej działał, lepiej izolował. Niestety przeczytałem to dopiero przed chwilą, dlatego nie kupiłem tego od razu w sklepie, ale zrobimy coś innego. Membrany dachowe zostały mi z krawki. Membranę pod spód, czemu by nie? Membrana dachowa, paroprzepuszczalna, będzie idealna, żeby oddzielić. Będzie dobrze. Kurde, a co, zaszaleję. Dam dużo tej membrany. Tak naprawdę mogłem ją wywalić w śmietnik, bo nie miałem do czego już użyć, ale jak widać, ja lubię zostawiać sobie materiały na później i opłaciło się to. Jeżeli chodzi o kermazyt, to kosztuje 98 groszy za litr. Jedno opakowanie ma 55 litrów. Kupiłem parę worków na zapas, ale tak naprawdę, jeżeli nie zużyję wszystkich, to mogę sobie zwrócić do sklepu. Zobaczymy, ile pójdzie na ocieplenie wszystkich rur. Właśnie wysypałem prawie 50 zł. Ciężko podsypać górkę, zsypuje się. Nie mam pojęcia, czy od góry też się izoluje kermazyt, bo tak. Okej, jest oddzielony od dołu, ale jeżeli ja to teraz zasypię ziemią, ziemia będzie mi się tutaj od góry ubijać i będzie wchodzić pomiędzy te całe drobinki i nie wiem, jak to wtedy będzie z izolacją. Dlatego, skoro i tak mam tą membranę, teraz sobie przykryję membraną tutaj drugą warstwę, żeby oddzielić ten kermazyt właśnie od ziemi i zasypię to ziemią. Widzicie, to są takie, mówię, no kurwa, kozie bobki. Jak nic. Jest, tak fajnie zrobię. Zawinę tą membranę pod tamtą membranę i może dzięki temu uda się uzyskać taką szczelną osłonę przed piachem. Podsypujemy. Widzowie, to już musi zdać egzamin. Jak mi w zimę zamarznie, to się kurde wyprowadzam stąd. Tutaj, jako że ta rura jest dosyć wysoko, zrobię to jakoś podwójnie. To musi być profesjonalnie, dlatego zrobimy teraz tak. Zakryję to, podsypię trochę ziemi. Albo i nie. Kurde, jak to zrobić, żeby to było profesjonalnie? Dam tak membranę, ją teraz trochę podsypię i zaraz tam zrobimy większy kopiec. Mówię wam, będzie dobrze. Teraz tu odsłaniamy i mogę jeszcze więcej nasypać. No, ciach i można zasypywać. Teraz tu już będę normalnie ziemią uzupełniał, a rura jest uzupełniona, kurczę, aż dotąd. Nad rurą jest jakieś 40 cm keramzytu, więc myślę, że taka gruba warstwa tutaj wystarczy. Pianka montażowa, jest otulina i teraz to zakopuję. Trzeba ubijać ziemię, najlepiej warstwami, więc teraz ja to zmoczę. Jak będzie namoczona ziemia, to ona powinna się tam trochę ubić, nie? Teoretycznie powinienem czymś ubić, ale ja to zostawię same sobie i będzie się ubijało samo z czasem. A może tak pougniatam? No i pięknie. Mam nadzieję, że tego po filmie nie będę musiał rozkopywać. Wszystko zostało zasypane, troszeczkę ziemi jeszcze dowieźliśmy. Gruba warstwa keramzytu. Tutaj jest płytko, ta rura od kanalizacji. Na szczęście kanaliza aż tak nie zamarza zazwyczaj, no bo tam nie stoi woda, więc o to się aż tak nie martwię. Beczka zasypana dotąd. Myślę, że git, przewód leży, będzie go trzeba później podpiąć. Przez to, że wstukaliśmy rurę od kibla, żeby był idealnie pod kibel, który kupiłem, to nam się tutaj skrócił dystans i brakuje nam rury. Musimy wymienić rury. Dobra, to koniec odcinka. Jednak wymyśliłem plan, bo rura, którą kupiłem, jest za krótka i nie wystarczy. Połączymy dwie rury, starą i nową, bo czemu nie? Też można. Zrobi się tak, ściśnie się je i się skróci i będzie gitara. Właśnie najgorsze jest to, że trzeba wszystko porozczepiać, żeby móc wstawić ten zasrany kawałek rury. Problematyczny bardzo. 45 cm. No, powinno być git. Zobaczymy, zaraz, smarujemy. Dobra, ty. Trochę poprzesuwałem, zaraz się naprostuję i będzie dobrze. Chyba jest luksusowo. Wszystko podłączone, babka odpali zawór główny, a ja sprawdzę, czy tutaj nie ma żadnych wycieków. Coś tu dziś syczy. Dobra, puszczę wodę na chatę. Puściłem w kanalizę wodę, niech sobie leci, pięknie płynie, zakręca, kapie. Możesz wyłączyć. No i trzeba poprawić. Teraz nie powinno nic ciec. No kurwa, dalej kapie. Co jest kurwa? Kurwa. Uszczelka jest w
Wszystko jest. Utnę ją kawałek, bo i tak mam jeszcze zapas. Skrócę ją, bo jest tutaj taka obdrapana. Może to to. Skręcone porządnie. Nie może nic teraz ciec. To by było niemożliwe. No kurwa, to dalej cieknie. W tym samym miejscu jebie gówno w pie... No już mnie to wkurwa. No sobie kurwa kapie. Tu mi kurde kapie jedna kropelka. Tu jest git, tu nie. Zasrana kropla cały czas sobie leci. Nie wiem, czy kolanko jest walnięte jakieś, czy co. Bo to jest niemożliwe. Kolanko wymienione na nowe. Babka idzie odpalać wodę. Babka, na razie nie widzę kropelek. Mamy to. Tylko jeszcze podłączyć tutaj do zasilania głównego, żeby był już na chacie. Na razie jest spuszczona rurka od razu w kanalizę. No bo czekam, aż mi przyjdą odpowiednie złączki z neta. To, co najbardziej chciałem przetestować, czyli idziemy sprawdzić, jak działa przepompownia. Odpalam wodę. To sobie leci tutaj i biegniemy na dwór. Przepompownia podłączona na razie na przedłużacz. Teraz się napełnia, tam mamy pływak. Ona zaraz powinna się załączyć. Zobaczymy, jak to będzie działać. Jest, załączyła się. Idziemy tu i leci tędy. Mamy wodospad. Widzicie, jakie ciśnienie? Działa aż tutaj. Wszystko działa jak należy. Teraz idziemy tutaj. Sprawdźmy, kiedy się wyłączy. I się wyłączyła. Opróżniła do pewnego momentu i się wyłączyła. Przepompuję dalej, znowu się opróżni i tak w kółko. Musiałem ją zamontować, już wam wyjaśnię dlaczego. Ponieważ moja rura kanalizacyjna wychodziła zdecydowanie za nisko szamba i nie miałem jak się wpiąć. Teraz będzie można bez problemu się wpiąć i będzie problem z głowy. Zarąbiście. No i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli dotarliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu Majster Pompa, a przypnę wam serduszko. Elo!